kradzeš to bywał? Kupił jak za HOP. A skądeś miał dudki? Dostał jak w kredyt uni. A to tobie dali? Hehe, bo wszystkim pożonym dają. Kiedy chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w każdym Credit Union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. Albo za 416-537-2181. Kiedy idzie o dolary, to ino Credit Union. Haj! Package for grandma. Listen, Mr. Bax. A gdzie babcia mieszka? W dziecku. Co z tą paczką zrobi Polimex? Ja wiem, ja wiem, ja wiem! Polimex jedzie. Polimex leci. Polimex płynie. I doręcza paczki rodzinie. Hurra! Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria adwokacko-notariusza Marka Toborowskiego w Mississauga zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. La Rose Vision posiada kompletny serwis usług optycznych. Oferujemy darmowe badanie wzroku oraz najlepsze ceny. Honorujemy wszelkie ubezpieczenia i recepty. Mówimy po polsku, ukraińsku, węgiersku, włosku i słowacku. Zapraszamy! IPAX Law Office specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących obrażeń w wypadkach samochodowych oraz doznanych w miejscach publicznych. Jeżeli miałeś wypadek lub odmówiono Ci odszkodowania, nasi specjaliści chętnie udzielą Ci pomocy. Nasz fachowy zespół rozumie Twoją sytuację i jest w stanie zapewnić należne Ci odszkodowanie, porozumiewając się z Tobą w Twoim własnym języku. Success, results, customer satisfaction, 7 days a week. Bezpłatna konsultacja. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu. Zadzwoń już dziś. Nie pobieramy żadnych opłat aż do zakończenia sprawy. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. W lutym minionego roku Sąd Najwyższy Kanady orzekł, że dokonywanie eutanazji na życzenie, tak zwanego assisted dying, jest zgodne z prawem. Rząd federalny, zwykle zobowiązany do zgłoszenia w parlamencie projektu nowelizacji ustawy w ciągu roku od wydania przez sąd orzeczenia, ze względu na ubiegłoroczne wybory parlamentarne, uzyskał na podjęcie tej decyzji dodatkowe 4 miesiące, a więc do czerwca tego roku. I tak od 3 lutego w parlamencie w Ottawie odbyło się aż kilkanaście intensywnych posiedzeń wspólnej komisji członków Izby Gmin i Senatu, na których słuchano argumentów zwolenników i przeciwników tego, nazwijmy to, samobójstwa ze wspomaganiem. I stanowisko Kościoła oraz Koalicji dla Opieki Zdrowotnej i Sumienia prezentowali ksiądz kardynał Thomas Collins i Lawrence Wharton. Obecnie zadaniem komisji jest opracowanie wniosków i przekazanie rządowi kanadyjskiemu raportu z rekomendacjami w sprawie nowego prawa. Więcej szczegółów na ten bardzo ważny temat przedstawi Państwu były poseł federalny Władysław Lizoń. Z naszym gościem rozmawia Anna Łabieniec. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozmawiamy dziś z panem Władysławem Lizoniem, byłym posłem federalnym. Rozmawiamy dzisiaj na temat prac Komisji Łączonej. Prace jeszcze trwają. Komisja pracuje nad raportem, który ma dać rekomendacje rządowi na temat samobójstwa, w zasadzie eutanazji, czy samobójstwa z asystą. Jaki jest cel prac tej komisji i czym ma się skończyć ten raport? No może dzień dobry Państwu. Ja zacznę od kwestii, o której mówimy. W zeszłym roku Sąd Najwyższy orzekł, że obywatel Kanady ma prawo poprosić o eutanazję i wynikiem tego są właśnie prace komisji i ewentualnie będzie prawo, które przygotuje parlament. Komisja wspólna, która obraduje, przesłuchuje czy przesłuchiwała świadków i w rezultacie swych prac ma opracować raport, w którym ujmie rekomendacje dla rządu, jak to prawo powinno być skonstruowane, co powinno zawierać, jakie powinny być ograniczenia. No, jest jeden wielki problem, że jest bardzo mało czasu, ponieważ prawo ma wejść w życie w czerwcu, początkiem czerwca tego roku. Także zostało tylko 3 miesiące. W tych 3 miesiącach jest tylko 7 tygodni posiedzeń parlamentu.
Także jest to niezwykle trudna sprawa i trudny orzech do zgryzienia dla parlamentarzystów, bo to jest bardzo krótki okres czasu, a sprawa jest niezwykle, niezwykle skomplikowana. Sprawy życia i śmierci, samobójstwo, eutanazja. To bardzo, bardzo poważne sprawy dotyczące tego, czy ktoś będzie żył, czy nie będzie żył i jak to jest oceniane przez prawo, jak to jest oceniane w świetle etyki. Ale to jest problem także bardzo złożony. Dlaczego tak ważne są rekomendacje tej właśnie komisji? Bo rozumiem, że trwały długo przesłuchania, że wypowiadali się lekarze, etycy, psychiatrzy, ludzie różnych specjalności. Dlaczego ta komisja w tej chwili ma wydać jakieś orzeczenie, które w zasadzie może zmienić nawet wyrok sądu? Może parę słów wyjaśniających decyzję sądu i reakcję parlamentu. W kanadyjskim ustawodawstwie parlament nie musi zgodzić się z decyzją Sądu Najwyższego. Jest to wynegocjowana poprawka do konstytucji, która weszła w życie w 1980 roku, nazywa się Notwithstanding Clause i parlament mógł użyć tej opcji w tym konkretnym przypadku. Co to oznacza? Oznacza to, że przez 5 lat obowiązywałoby prawo takie, jakie obowiązuje dzisiaj. Ten czas można różnie zużyć, można zużyć właśnie na przygotowanie wszystkich opcji. A na to jest czas potrzebny. Tymczasem dzisiejsi parlamentarzyści zasłaniają się, że Sąd Najwyższy podjął decyzję i my nie możemy nic zrobić, co nie jest prawdą. Sprawa jest niezwykle skomplikowana, ponieważ sprawą, którą się zajmował Sąd Najwyższy podejmując decyzję, to była sprawa dwóch kobiet w bardzo podeszłym wieku. Jedna z nich nawet nie dożyła decyzji sądu. Druga osoba, która dożyła decyzji sądu, ma 88 lat i w tej chwili decyzje Sądu Najwyższego są bardzo różnie interpretowane. Niektórzy uważają, że ponieważ sąd rozpatrywał sprawy osoby w tak podeszłym wieku, to decyzja jego dotyczyła tylko osób w podeszłym wieku. Natomiast są interpretacje inne. Inni mówią, że absolutnie nowe prawo powinno obejmować wszystkich, nawet dzieci. Także jest to bardzo skomplikowana sprawa i ja nie myślę, że jest wiele osób, nawet w naszej społeczności, nawet w tym kraju, które zdają sobie sprawę z implikacji, które przyniesie wprowadzenie tego nowego prawa. Jest to bardzo szeroki temat, jest to bardzo skomplikowany temat i naprawdę otwieramy drzwi, których już nigdy nie zamkniemy. Jeszcze do niedawna w Kanadzie obowiązywało prawo, w myśl którego samobójstwo było przestępstwem. Nieudanych samobójców, którzy podjęli nieudaną próbę samobójstwa, karano. W tej chwili debatujemy nad tym, żeby samobójstwo było dopuszczalne prawnie, żeby śmierć na życzenie stała się faktem, stała się prawem. Jakie doniesie następstwa? Jakich argumentów używały obydwie strony tego sporu? No, argumentów było bardzo wiele, ponieważ świadkowie, którzy byli przed komisją, byli z bardzo różnych grup. Były grupy prawników, lekarzy, psychiatrów. No i oczywiście byli przedstawiciele grup religijnych. No to, o czym pani mówi, czyli karanie samobójstw skończyło się w Kanadzie w 1973 roku, bo wtedy zmieniono prawo kryminalne. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że pośród świadków, którzy się pojawili przed komisją, pojawił się również kardynał Collins, który w bardzo emocjonalny i bardzo stanowczy sposób przedkładał swoje argumenty przeciwko temu rozwiązaniu, które się proponuje. To, na co zwrócił uwagę, jest to, że wielu ludzi w trudnych chwilach, kiedy cierpią, mogą podejmować takie decyzje dlatego, że są osamotnieni, że nie mają prawidłowej opieki. Dlatego on zachęcał w swoich wystąpieniu do tego, żeby rozwinąć opiekę paliatywną, opiekę nad pacjentem, która się ludziom należy. A jest to niestety bardzo w Kanadzie zaniedbane. Poza jakimiś brakami w opiece medycznej chorym ludziom,
Najbardziej doskwiera samotność w jakichś takich trudnych sytuacjach życiowych. I to jest straszne, że debatuje się o tym, jak takim ludziom w świetle prawa skrócić życie, niż nad tym, jak tę opiekę, jak zaradzić po prostu tym problemom najbardziej podstawowym. Czasem wystarczy, żeby jakiś wolontariusz przyszedł i z taką osobą porozmawiał, czy poświęcił jej troszeczkę czasu. Poza tym niesie to też ogromny problem moralny dla lekarzy, którzy wykonują swój zawód, bo wiadomo, że chcieliby często skorzystać właśnie z klauzuli sumienia. Wielu lekarzom ich sumienie nie pozwala na niesienie śmierci. Tak, jest to absolutnie prawda i tą sprawę również jego eminencja kardynał Kolnic poruszył przed komisją. Sprawę sumienia lekarzy. Z badań przeprowadzonych w Kanadzie wynika, że 70% lekarzy nie chce mieć z tym procederem nic wspólnego. 30% zgadza się brać w tym udział. No, jest to niezwykle trudna sytuacja, szczególnie tutaj w prowincji Ontario, ponieważ regulacja prawna i wszystkie regulacje dotyczące lekarzy, służby zdrowia są na poziomie prowincji. 6 prowincji już zapowiedziało, że absolutnie lekarzy zmuszać nie będzie. No niestety prowincja Ontario, odpowiednik Polskiej Izby Lekarskiej tutaj w Ontario wydał oświadczenie niedawno, że lekarze będą zobowiązani, kiedy prawo wejdzie w życie, do tego, żeby ten właśnie w tym procederze uczestniczyć i dokonywać tego samobójstwa za pomocą lekarza, czy też eutanazji. I to jest ogromny problem, któremu musimy się przeciwstawić. Na ewentualną reakcję, na ewentualny sprzeciw pozostało już niewiele czasu, ponieważ zaledwie 3 miesiące. Swoją drogą niepojęte jest, jak tak ogromna rzesza, bo to są tysiące lekarzy przecież w Ontario, nie podjęli jeszcze żadnego działania w tym kierunku, ponieważ ta sprawa poważnie obciąża ich sumienia. Czy sądzi Pan, że ze strony środowiska lekarzy tutaj w Ontario możemy się liczyć z jakimś masowym sprzeciwem? Myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy razem pomogli lekarzom. Ich protest jako grupy zawodowej czy profesjonalnej w samotności nic nie da. To my wszyscy musimy ich poprzeć, bo jeżeli będzie wiadomo i będzie widoczne, że ogromna rzesza ludzi popiera lekarzy, żeby ich sumienie było chronione, to prowincja i College of Physicians and Surgeons of Ontario, czyli ta izba lekarska, musi zareagować. Nie może to się odbyć bez echa. Natomiast wszystkich bym zachęcał, żeby się jakoś zaangażować, wyrazić swój głos, skontaktować się z posłem federalnym, skontaktować się z posłem w prowincji, bo to będzie na w obydwu szczeblach różne aspekty tej sprawy będą rozpatrywane. I w tej chwili na stronie internetowej archidiecezji jest petycja, deklaracja, którą można podpisać elektronicznie, że się nie zgadzamy z tym rozwiązaniem. Myślę, że jak już będzie projekt ustawy, będzie dalsza akcja, którą będziemy proponować. Proszę się kontaktować z parafiami. Proszę się wchodzić na stronę internetową kongresu, gdzie również będą linki zarówno do tej petycji i do innych informacji, żeby Państwo mieli pełną świadomość tego, co się dzieje i czego możemy oczekiwać na przyszłość.